Cześć wszystkim, kolejny dzień. Kolejny dzień mi pokrzyżowało plany z sianem. Znowu zalało. Wczoraj w nocy przeszła burza i deszcz padał dosyć mocno, więc znowu mi zalało tamtą trawę. Więc dzisiaj też nic z suszenia. Niby teraz się rozpogadza, ale dosyć kiepsko. Mokre wszystko. I jak widzicie, niestety powaliło zboże trochę. Tu środkiem najbardziej. Największy wiatr przeszedł. I niestety powaliło. Tutaj już krajem ładnie wysycha. No ale tu środkiem to zielone wszystko powichrowało, powaliło. No i lipa. Najgorzej właśnie tutaj, ten kawałek. Tu pod lipami, gdzie był największy, to wszystko zostało, jak widzicie, zwichrowane, powalone. Ale zobaczymy, może jak obecnie, to może się podniesie jeszcze. No ale tam środkiem wątpię, żeby się to podniosło, bo to za wielkie zboże było. Ale bądźmy dobrej nadziei, że jakoś to się podniesie. No, jak widać, wilgotno, mokro. Tu wczoraj dobrze, że skosiłem tą łąkę, poprzekaszałem. To fajnie polało po tym i powinna się trawa ładnie opuścić teraz. O, widzę następny kawałek tutaj. Też powaliło z lipa. Zobaczcie. Taki plac wyleżany. Mokre. I leży, kurde. Nie wiem, czy to podniesie się. Tu jedynie ładnie stoi, a tu cały ten kawałek zwichrowało, powaliło. Dosyć gruby deszcz wczoraj padał, to dlatego burzy i gradu nie było. Jedynie tak błyszczyło się, błyskało bardziej. Co minuta praktycznie jakiś błysk szedł, ale grzmieć nie grzmiało. Gradu też nie było, więc nie narobiło znacznych szkód. No jedynie przez to, że ten deszcz dosyć gruby lał, to jak widzicie, tu powaliło ten owiec. Więc lipa. Oby on trochę wstał, bo jak nie wstanie, to on będzie gnił od spodu i będzie zarastał zielskiem, więc z tego będzie lipa i będzie później ciężko to podebrać kombajnowi, więc szkód trochę narobiło. No, więc tak to wygląda. Już znowu widzę, że się zaczyna chmurzyć, więc dzisiaj jeszcze nici suszenia tej trawy tam. O, tyle wody wpadło w doniczce jest. Nie wiem, litr tu będzie, ale to było zasłonięte tutaj w ten, to tylko takie resztki powpadały. Tutaj widzę, trochę podlało te pomidory, że dziura się zrobiła. Trochę trzeba będzie to wylać. Dobra, tą wodę jeszcze wyleję. O, patrzcie, jak kapie. Dziurka się zrobiła. Wyleję tą wodę z tego pod ogórki. Dobra, to niech będzie na razie otwarte. No i co, dosyć fajnie domoczyło. Cukinie kwitną. Już gdzie niegdzie widziałem, owocuje.
Tak, tutaj już jest kilka małych dyń. Tam też, więc fajnie. O, tu z jednej nawet już kwiat odpadł. Tutaj przy patysonach też już zaczęło owocować. Tu nawet dwa w jednym rosną. Ogórki coś tam też próbują zawiązywać owoce. O, widzicie? Coś domoczyło. No, nie za wiele. Jedynie z wierzchu trawę zmoczyło. Ale tutaj już, gdzie nie było ścielone, widzę, coś tam wilgotne jest, więc dobrze. No, pomidory też widzę, że podlało. Złamało? Nie, na szczęście. Więc ten pomidor się powinien podnieść. A tu już za dużo wody napadało. Nie chce przyjąć woda. Więc musi to wyparować. No. Dobra, więc tak to wygląda na działce. I teraz jeszcze pójdziemy do baranów zobaczyć, co tam u nich. Fasolka też jeszcze wam pokażę. O, już zaczyna dojrzewać. Strączki opuściła, więc będzie co zbierać. Najbardziej mi szkoda tego zboża, jak mówiłem. No, dobra, to widzimy się tam u baranów. No, jestem u baranów. Też mokro, więc ta trawa powinna teraz odżyć. Tu wypasają tą pierwszą kwaterę. Tak, jeszcze tu na trochę im starczy tej trawy. No a później trzeba będzie coś kombinować. Może tam odrośnie, to znowu się tam wpuści, oby odrosła. No, co u nich? Leżą sobie, odpoczywają. W poprzednim odcinku mówiłem, że muminek jest na sprzedaż. Dalej to jest aktualne, więc kto by chciał, jest z Małopolski, to pisać. No, te sobie leżą. Będę im musiał korekcję racic zrobić za niedługo. Widzę, że już podrosły. Trzeba będzie przyciąć. No i co? Tutaj następne. Bianka, Małgośka i kawaler Gucio. Też już uciekają. No i co? Pasem się już od rana, jak zawsze. Tutaj sobie wyjadają. Tu przepiąłem im tą gałąź sosnową też, co miały tam po tamtej stronie. Przyniosłem z lasu i tutaj podwiesiłem. A coś ostatnio widzę, nie chcą obgryzać. Jedynie kilka razy obgryzły. Wodę będę musiał wymienić, bo dopadało deszczówki. Kwiat z lipy opadł. Jak widać, dużo tego kwiatu tutaj leży, więc to trzeba będzie wymienić. Też dużo robactwa nawpadało, więc taką wodę trzeba wymieniać codziennie, żeby była czysta, świeża, bo żeby później coś im nie było, jak wypiją tą wodę i tam będzie jakie robactwo. No, tutaj drzewo sobie leży, to co przynosiłem, takie gałęzie sosnowe, takie różne resztki drzewa, co leżały, to wszystko tutaj jest złożone w rząd. To jeszcze do pocięcia, ale to potnę, jak obgryzą tam stajnie jeszcze tamte gałęzie. Wtedy się to potnie i będzie sobie leżało, a na zimę się to zwiezie do kotłowni, bo miałem, że to na ogniska będzie, ale patrzcie, ile tutaj jeszcze jest do wyczyszczenia tego lasku z gałęzi. Więc takie gałęzie, to wszystko na ogniska będzie idealne. Tu widzę
odczepiło się od ciepła decha. Trzeba będzie to przynieść młotek i przybić, bo tu szpara się zrobiła. Przyniosę to później i dobiję. Wysuszyło po prostu deskę i ona się wygięła i wydarło gwoździa. A było jedno na jednym gwoździu, więc teraz będę musiał przynieść albo większego gwoździa, albo więcej tych gwoździ wbić. No. Dobra. Więc chyba wszystko dzisiaj. Taki odcinek luźniejszy, bo przy tym sianie miałem nagrywać, no ale niestety, jak widzicie, znowu się chmurzy, ale od jutra już zapowiadają pogodę. Wczoraj też zapowiadali, że dziś pogoda będzie, a jest tak jak jest. Ale miejmy nadzieję, że już jutro będzie ciepło i że do soboty zdążę zebrać to siano tam. Dobra, to na dziś tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.